Zapraszam na test Daci Jogger z napędem hybrydowym w wersji Extreme. Samochód jest z pewnością interesujący, a cena wersji podstawowej zaczyna się na ten moment od 79 900 zł. Szczegółowy cennik będzie w dalszej części materiału. Moim zdaniem przód prezentuje się bardzo ładnie i zwraca uwagę, szczególnie teraz jak jest nowe logo, które dobrze komponuje się ze światłami do jazdy dziennej w kształcie odełki. Auto ma ponad 4,5 metra długości, ale najciekawsze jest to, że prześwit wynosi aż 20 cm. Tym parametrem przebija większość crossoverów i zbliża się do SUV-ów. Przyznacie, że to dość zaskakujące? W związku z tym nie można powiedzieć, że jest to typowe kombi. Występuje w wersji 5- i 7-osobowej. Nasza wersja jest przeznaczona dla 7 osób, a ładowność w zależności od wersji przekracza nawet 600 kg. Szczegółowe parametry umieszczam na dole ekranu. Wersję Extreme można łatwo poznać po czarnych 16-calowych aluminiowych felgach oraz miedzianych dodatkach. Na dekielku felgi, na przednim zderzaku, lusterkach bocznych jest też także miedziany napis Jogger na relingach. A do tego mamy fajne naklejki na boku. Moim zdaniem Jogger może się podobać, szczególnie w wersji Extreme. A jakie jest Wasze zdanie? Dajcie kciuk w górę, jeśli uważacie, że samochód się dobrze prezentuje. Przy okazji sprawdźcie, czy macie subskrypcję, bo niebawem planuję kolejny materiał. Czy tył samochodu przypomina Wam inną markę? Jeśli tak, to napiszcie w komentarzu, do jakiego samochodu jest Waszym zdaniem podobny. Zobaczmy, czym dysponujemy pod maską, bo Jogger w tej wersji ma bardzo nowoczesny napęd. Mamy do dyspozycji zespół napędowy, hybrydowy, składający się z silnika spalinowego, czterocylindrowego, o pojemności 1,6 i mocy 94 koni. Dodatkowo są jeszcze dwa silniki elektryczne. Do tego mamy skrzynię automatyczną multi-mode, która naprawdę się dobrze sprawdza. A tak wyglądają szczegółowe dane techniczne wszystkich dostępnych wersji silnikowych. Dacia jest stosunkowo niedrogą marką, ale w tej cenie dostajemy już całkiem dobre wyposażenie. Już w podstawowej wersji Joggera mamy światła do jazdy dziennej oraz światła mijania w technologii LED. Niestety kierunkowskazy przednie i tylne są oparte na tradycyjnej żarówce, ale to już moim zdaniem nie jest tak ważne jak światła mijania. Zobaczmy w takim razie, jak prezentuje się podświetlenie wskaźników, wyświetlacza, cyfrowych zegarów oraz oczywiście jak działają reflektory LED. W tym momencie jedziemy na światłach mijania LED, ale za chwilkę włączę światła długie, które już niestety są oparte na zwykłej żarówce halogenowej. Nie ma też możliwości zamówienia drogowych świateł LED nawet w opcji. Pamiętajmy jednak, że jest to samochód budżetowy, a i tak mając światła mijania LED, mamy przewagę nad większością używanych samochodów. Napiszcie w komentarzu, jak Wy oceniacie skuteczność reflektorów w Joggerze. Czy uważacie tak jak ja, że w tej klasie samochodu światła drogowe oparte na żarówce halogenowej są akceptowalne? Zobaczmy w takim razie wnętrze, zaczynając od bagażnika. Pokrywę bagażnika możemy otworzyć tylko manualnie. Pojemność bagażnika przy złożonych siedzeniach trzeciego rzędu wynosi 607 litrów, a po rozłożeniu trzeciego rzędu siedzeń zostaje nam tylko 160 litrów. Dość wysoko nosi się klapa bagażnika, bo najwyższy punkt jest na wysokości ponad 2 metrów, ale wiadomo, że zamek jest troszeczkę niżej. Natomiast przy moim wzroście 1,82 m mogę czuć się prawie swobodnie. Po złożeniu oparć bagażnik w ten sposób wygląda. Mamy w zasadzie wszędzie prawie wykładzinę,
Także wygląda to fajnie, tylko tutaj jest element plastikowy. Dodatkowo mamy haczyk tutaj. Oczywiście okna uchylne. Tu jeszcze jakieś takie mamy zagłębienie, lampkę z jednej strony, również haczyk. No i w sumie to chyba wszystko. Złożyłem już roletę. Jest tutaj takie miejsce nawet na nią. Przy czym trzeba wyjąć zestaw naprawczy, opony i wtedy tą roletę możemy tutaj włożyć. Składanie foteli jest bardzo proste. Ciągniemy za taką tasiemkę. Następnie ten przycisk naciskamy. Już mamy rozłożony jeden fotel. Teraz drugi. I tutaj analogicznie postępujemy. Z tyłu tego miejsca może nie jest za dużo, no ale coś tam można by było włożyć. Jest tutaj, powiedzmy, taki próg pewien około 10 cm. No i zobaczymy, jak siedzi się za tym drugim rzędem siedzeń. Tutaj podobnie mamy taką tasiemkę, którą wyciągamy. Zająłem już miejsce z tyłu na trzecim rzędzie. Jeśli chodzi o miejsce nad głową, przy wzroście 1,82 m, swobodnie zupełnie siedzę. No, powiem tak. Co jest ciekawe, no tutaj naprawdę mogą jechać osoby dorosłe. Mamy tutaj taki, co prawda, plastikowy, ale podłokietnik. Miejsce na kubeczek. Tutaj mamy jeszcze szyby uchylne. Zobaczcie. Zaskakujące. Naprawdę może wejście tutaj nie jest jakieś bardzo łatwe, ale już jak zajmiemy miejsce, no to naprawdę autentycznie jest zupełnie całkiem dobrze. Można tutaj siedzieć. Przy okazji taki widok mamy z trzeciego rzędu. Sprawdźmy w takim razie, jak wygląda drugi rząd siedzeń, zaczynając od boczku drzwi. Boczek drzwi jest praktycznie w całości z twardego plastiku. Za to fajnie prezentuje się tylna kanapa. Podobnie zresztą jest z przodu. Mamy tutaj materiał przypominający skórę w dotyku, przynajmniej dla mnie. Plus wstawki z typowego materiału. Niski próg jest. Niski tunel. Zwróćcie uwagę. W naszym egzemplarzu mamy również stoliki lotnicze. Można jeszcze je wysunąć. One są w pakiecie. Fotel przedni ustawiłem zgodnie ze swoimi preferencjami.
No i zobaczmy, ile będzie miejsca. Jeśli chodzi o miejsce na kolana, to nie ma zapasu, ale też się mieszczę. Natomiast jeśli chodzi o górę, no to tutaj bardzo dużo miejsca jest. Przy wzroście 1,82 m nie ma żadnego problemu. Jest to dość wysokie auto o dość wysokim wnętrzu w środku. Trzy zagłówki. Z tyłu jedna lampka. Tradycyjna. Są oczywiście uchwyty. A w tunelu środkowym mamy jeszcze gniazdo USB-C i 12 V. Zobaczmy, jak się prezentuje miejsce z przodu w wersji Extreme. Mamy tutaj sporo takich miedzianych wstawek, na przykład na podłokietniku. Kratki wlotu powietrza również są z dodatkiem miedzi. A wygląda to naprawdę całkiem fajnie. Zanim zobaczymy pierwszy rząd siedzeń, chciałbym wam pokazać jeszcze, jak fajnie rozwiązany jest tutaj reling dachowy, modułowy. Podnosimy takie klapki. Wystarczy odkręcić tą śrubę, również z tamtej strony, i możemy zrobić z tego poprzeczne relingi i już przewozić. A z tyłu jeszcze mamy antenę w kształcie płetwy rekina. Dobra, zobaczmy, jak wyglądają przednie drzwi. Góra jest twarda. Cały czas jest twardo. Podłokietnik jest miękki. Mamy ten fajny materiał taki w dotyku przypominający skórę. Miedzianą wstawkę. I dół już jest twardy. Na progu mamy też nawiązującą do całości taką nalepkę. No i fotele. Fotele naprawdę się prezentują fajnie. Jest tutaj ten materiał taki podobny w dotyku do skóry. Mamy przetłoczenie DC. Taki szef miedziany. Reszta jest już z materiału. Jeśli chodzi o regulację z przodu, to jest regulacja wysokości, pochylenia i oczywiście przesuwanie fotela. Natomiast pasażer nie ma regulacji wysokości. Mamy też podłokietnik, taki nieduży, co prawda, ale jest dość głęboki. Nie jest on regulowany. I tutaj miejsca na kubeczki. W środkowej części deski rozdzielczej jest też ta miękka tkanina, która w dotyku przypomina welur. Jest to z pewnością fajny dodatek, który tylko występuje w wersji Extreme. Tak wygląda nasza karta do systemu bezkluczykowego. Jest dobrze znana już z samochodów Renault. I myślę, że sprawdza się fajnie. Dobrze mieści się w kieszeni. Pewnie w torebce damskiej tak samo. Sprawdźmy w takim razie, jak jeździ się joggerem.
w najmocniejszej hybrydowej wersji silnikowej, oczywiście z automatyczną skrzynią biegów i ile taki luksus kosztuje. Napęd hybrydowy pojawia się w wersji Expression i w wersji 5-miejscowej kosztuje 109 550 zł. Ale pamiętajmy, że mamy tu skrzynię automatyczną, która z reguły oczywiście w innych markach wymaga dopłaty około 8000 zł. I do tego mamy jeszcze oszczędny napęd hybrydowy, w skład którego wchodzi wolno ssący 4-cylindrowy silnik benzynowy o mocy 94 koni mechanicznych i pojemności 1.6 oraz silniki elektryczne. Różnica w cenie w porównaniu do silnika 3-cylindrowego z skrzynią manualną wynosi niecałe 22 tysiące złotych. Nie jest to mało, ale znacząco poprawia się dynamika oraz komfort podróżowania. Napiszcie w komentarzu, czy waszym zdaniem warto w związku z tym dopłacić do napędu hybrydowego. Samochód przyspiesza do setki w 10 sekund. Jest to jak na samochód budżetowy wynik w zupełności wystarczający, ale do prędkości miejskich, czyli do 30 lub 50 km na godzinę, wrażenie jest jeszcze lepsze, bo zawsze startuje na silniku elektrycznym. W związku z tym 205 Nm mamy praktycznie dostępne od razu. A to jest naprawdę bardzo przyjemne uczucie. Musimy tylko być przygotowani na to, że od czasu do czasu silnik spalinowy będzie się uruchamiał w celu doładowania akumulatora trakcyjnego, a przy mniejszych prędkościach brzmi to tak. Poza dobrym przyspieszeniem w mieście, niewątpliwym atutem tego napędu jest oszczędność. W mieście na dystansie 129 km zużycie paliwa wyniosło 4,9 litra na 100 km, z czego na prądzie przejechałem aż 83 km. Takie zużycie około 5 litrów na 100 km uzyskiwałem bez specjalnego wysiłku. Całkiem dobrze jest też w trasie, bo na dystansie też około 130 km przy średniej prędkości około 106 km na godzinę spalanie wyszło 6,3 litra na 100 km. Moim zdaniem to bardzo dobry wynik. Kolejną bardzo mocną stroną tego napędu hybrydowego jest to, że jest to już konstrukcja sprawdzona i przetestowana w samochodach Renault. Prawdopodobnie napęd jest do tej pory bezawaryjny, a na pewno ja nie słyszałem o jakichkolwiek awariach. Jeśli rozważacie zakup tego samochodu, to na pewno musicie sprawdzić, czy odpowiada Wam styl pracy silnika spalinowego, bo jest on wyraźnie słyszalny, jak doładowuje akumulator. Mi osobiście to nie przeszkadza, po kilku dniach całkowicie się do tego przyzwyczaiłem. Zawieszenie jest dość komfortowe, myślę, że takie w sam raz. Na komfort na pewno korzystnie wpływa duży rozstaw osi, co jest na pewno plusem. Samochód trochę wychyla się na ostrych zakrętach. Układ kierowniczy, mam wrażenie, nie jest zbyt precyzyjny, ale też nie jest to samochód przeznaczony do ostrej jazdy. To wszystko pasuje do charakteru joggera i nie można mieć do niego żadnych uwag. Nie mamy do dyspozycji też aktywnego tempomatu, nawet w opcji. Samochód jest natomiast dość dobrze wyciszony, nie porównuje oczywiście do klasy premium, ale do samochodów podobnego segmentu. Przy prędkości 90 km na godzinę aparatura pomiarowa pokazała nam około 66 dB. Z kolei jadąc z prędkością 120 km na godzinę, przyrząd pokazał nam około 70 dB. Podsumowując, Dacia Jogger jest oszczędnym, dużym, dość komfortowym samochodem rodzinnym. Może też świetnie sprawdzić się w firmach, które oferują prace serwisowe lub usługi, bo posiada dużą przestrzeń ładunkową. W wersji 7-osobowej, gdzie w trzecim rzędzie mogą też podróżować dorosłe osoby, nie ma chyba praktycznie konkurencji cenowej. Trzeba jednak mieć na uwadze, że poza napędem hybrydowym, który jest moim zdaniem na wysokim poziomie, znajdziemy też technologie, których jakość po prostu jest przeciętna, jak na przykład kamera cofania.
Decydując się na ewentualny zakup, musimy też zaakceptować dość dużą ilość twardego plastiku na bokach drzwi, w tunelu środkowym i na desce rozdzielczej. Myślę jednak, że jest to korzystnie wyceniony samochód i dla wielu osób może być to ciekawa propozycja. A jak ty oceniasz samochód? Czy uważasz, że warto dopłacić do napędu hybrydowego? Mam nadzieję, że podoba ci się materiał, który przygotowałem i dostanę twój kciuk w górę. Nie zapomnij też sprawdzić, czy masz subskrypcję. Tymczasem dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia.